Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś wybrałem się nad stawiki. Takie mam niedaleko, 3 km około ode mnie są stawy i czasami można spotkać fajne ptaszyska. Zaraz Wam pokażę panoramę, jak wyglądają. Jest fajna, można powiedzieć, taka jakby złota godzina, bo słońce właśnie niedawno tak prawie zaszło za drzewa, ale bardzo pięknie to wszystko widać. Zobaczcie zresztą sami. Idę w poszukiwanie jakichś ptaszysków, może wodnych, może innych. Także, o, już widzę jakiegoś małego. Siedzi na trzcinie. Zaraz spróbuję go sfilmować. No i udało się sfilmować. Nie wiem, co to za ptaszysko. Troszkę podobny do pokląskwy, ale pokląskwa chyba, wydaje mi się, że nad wodą ona nie urzęduje, także może jakiś trzciniak? Nie wiem. Muszę zobaczyć w słowniku, ewentualnie w aplikacji i już na górze macie nazwę jego. A ja tymczasem widzę jeszcze krzyżówki sobie pływające. Zaraz Wam jeszcze zrobię krzyżówki. Chociaż to nie jest jakieś takie specjalne, ale fajnie w słońcu wyglądają, także zaraz Wam jeszcze zrobię krzyżóweczki. Udało mi się i krzyżówki zrobić. Akurat z krzyżówkami zwykle nie ma problemu. Mam ich nawet, można powiedzieć, ile tam, z 500 metrów do kilometra od domu. Też to takie stawiki. Tam więcej ludzi jest, tu trochę mniej ludzi jest. Także krzyżówki się udało. Aha, na początku mieliście moją gwiazdę z osiedla, czyli panią Kos. Bardzo sympatyczna dziewczyna. O, wiecie co, kurde, widzę jakieś drapieżne lata. Kurczę, ptak za ptakiem normalnie. Fajnie, dzisiaj wreszcie będę miał takie dosyć spore szczęście, bo ostatnio słabo było z tymi ptakami. Zaraz spróbuję go sfilmować. Nie wiem, czy się uda, ale zaraz spróbuję. O, siadł na drzewie. Zaraz spróbuję, tylko że daleko jest. Mam nadzieję, że wyjdzie niezłe zdjęcie, chociaż trochę. Powiem Wam, że nie wiem, co to był za ptak, jakiś drapieżny. Wyglądał na rudę, kurde, myśl... Ja pierdziele, zimorodek był. O ja piernicze. Ale piękny, poleciał. Kurde, siedział tu na gałęzi. Może 15 metrów ode mnie. Ale bym miał szczęście, gdyby udało mi się go upolować. Kurcze pieczone. Szkoda, że akurat włączyłem kamerę i zacząłem coś mówić, bo się wystraszył i odleciał. Ja pierdziele, ale coraz bliżej jestem zimorodka. A tamten drapieżny, nie wiem, tak wydawał się... Wygląda, jakby miał rudę te skrzydła, ale to raczej pod słońce wyglądało. Zajrzę, spróbuję go rozszyfrować przy pomocy albo aplikacji tak samo, albo w atlasie zerknę. I też w górze już pewnie macie nazwę go, jeśli udało mi się go doszukać, bo będzie dosyć mocno skropowane zdjęcie. Mam nadzieję, że aplikacja się skapnie, co to za drapieżny. Szkoda mi tego, kurde, zimorodka. Kurczę, tak blisko był. Może następnym razem. Wczoraj widziałem tutaj zimorodka, więc jak widzicie, jestem w pełni zamaskowany. Tutaj widać aparat. Tutaj mnie, jak widzicie. Wystawiłem mu nawet gałązkę, żeby sobie siadł, bo one lubią podobno takie nowe gałązki, których jeszcze nie znają, żeby sobie przysiąść na nich. No i czekam na zimorodka, może się akurat uda go sfotografować, bo tak jak mówiłem wczoraj, go widziałem i postanowiłem się na niego dzisiaj zasadzić z zasiadki. Kogo my tu mamy? Pana lub panią zimorodek. Ale oczywiście ja nie rozpoznaję płci. W każdym bądź razie jest sukces. Udało mi się go sfotografować. Niestety filmować się nie udało. Jeszcze się nastawiłem na APS-C, żeby troszeczkę przestawiłem aparat bardziej niż się nastawiłem. Liczyłem, że się uda go sfilmować, ale już nie chciał później podejść.
nie chciał już później podejść, także posiedziałem sobie. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia.